Cześć, pojawiło się kilka komentarzy od widzów, także wśród moich patronów, żebym co jakiś czas nagrał podcast. I właśnie postanowiłem, że w sumie zbliża się matura, już za 3 dni, 6 maja, maturzyści będą pisali egzamin dojrzałości, więc postanowiłem tak opowiedzieć na luzie, jak ja wspominam swój egzamin dojrzałości. Jak wspominam to, co się stało 11 lat temu, bo już 11 lat minęło od czasu, kiedy to ja pisałem maturę. Więc jeżeli jesteście zainteresowani, no to zapraszam do wysłuchania tego, co mam do powiedzenia. Może mi się uda niektórych maturzystów trochę jeszcze zmotywować albo dać wam takiej wiary w siebie, no bo to też jest ważne na egzaminie. Jest to na pewno jeden z ważniejszych egzaminów w życiu, aczkolwiek nie uważam, że najważniejszy, ale myślę, że do tego dojdziemy jeszcze później. Przede wszystkim, co ja zdawałem na maturze. Czasy były troszeczkę inne, teraz obowiązkowa jest matematyka. Ja matematyki nie pisałem. To się chyba rok później, czy 2 lata później zmieniło. No ale ja się jeszcze załapałem na ten rocznik, który nie pisał egzaminu z majcy. No oczywiście można powiedzieć, że się cieszę, aczkolwiek uważam, że egzamin z matematyki jest potrzebny. Ponieważ też z takiego własnego doświadczenia wiem, że w tej ostatniej klasie olewałem te przedmioty, do których się nie uczyłem. Ja się przykładałem wtedy bardzo do biologii, no bo jej się uczyłem dość dużo. Nie chodziłem do biochemu, tylko do klasy humanistycznej, no więc musiałem nadrobić cały ten materiał z biologii i nie przykładałem się między innymi do matematyki. W pierwszych 2 miesiącach semestru w 3 klasie złapałem 3 jedynki. Do teraz zapamiętam, jak mi moja nauczycielka od majcy powiedziała, że buduję płotek. No oczywiście później musiałem to wszystko poprawiać, skupić się troszeczkę bardziej na tej matematyce. Ale w każdym razie wróćmy sobie do tego aspektu, co pisałem na maturze, no bo powiedziałem wam, że chodziłem do klasy humanistycznej, ale nie pisałem matury z historii, nie pisałem matury z wiedzy o społeczeństwie czy z wiedzy o kulturze. Przed pójściem do liceum to troszeczkę inaczej widziałem moją przyszłość, potem wszystko się pozmieniało, dlatego matura to był polski, to był język angielski, to była podstawowa geografia i rozszerzona biologia. I tutaj dlaczego pisałem tą podstawową geografię? Otóż bałem się trochę, że mogę nie zdać rozszerzonej biologii, a wiem, że to też się zmienia co roku na maturze. Czasami jest tak, że się pisze podstawę i rozszerzenie, a czasami tylko rozszerzenie. Nie wiem, jak jest teraz, ale w każdym razie w 2007 roku, rok przed moją maturą, pisało się i podstawę, i rozszerzenie. I kiedy ja zdawałem maturę, pisało się tylko rozszerzenie. Była taka myśl, że może nie zdam, więc zapisałem się jeszcze na podstawową geografię i ta geografia to był taki mój przedmiot wiodący, ale był to totalny dodatek. W każdym razie, no matura zaczyna się od języka polskiego. Specjalnie sobie sprawdziłem, jakie to tematy były na mojej maturze. I była lalka, i były wiersze Mickiewicza oraz przerwy Tettmayera. I to były takie 2 tematy do wyboru. Można było wybrać albo właśnie wypracowanie na temat lalki, albo na temat tych wierszy. To była Oda do młodości Mickiewicza i Któż nam powróci Kazimierza przerwy Tettmayera. Większość moich znajomych wybierało lalkę, ale powiem wam szczerze, że ja lalki nie przeczytałem. To była jedna z tych lektur, których nie udało mi się przeczytać. Do teraz zresztą nie przeczytałem lalki. No i wybrałem te wiersze. No i ten język polski zdałem tak normalnie, przeciętnie. Nie pamiętam w tym momencie, jakie to były procenty. Później nie był mi do niczego potrzebny ten egzamin. No to znaczy niepotrzebny. Trzeba było zdać oczywiście, żeby móc gdzieś iść dalej na studia czy i tak dalej. Dużo bardziej się stresowałem egzaminem ustnym z języka polskiego, który z kolei miałem chyba bodajże 29 maja, więc to był chyba ostatni dzień matur i ludzie pozdawali maturę w połowie maja, a ja do samego końca czekałem na ten język polski. I tematem ustnym była wojna jako święty obowiązek, tragedia, apokalipsa. Miałem tam różne wiersze do przeczytania, były wiersze Miłosza, były wiersze Baczyńskiego.
No i ja oczywiście od samego początku, jak tylko ten temat przeczytałem, to się tak nastawiłem na święty obowiązek. No więc ja sobie wybrałem Krzyżaków, przeczytałem Krzyżaków po raz drugi. Wiem, że może wielu z Was się złapie za głowę, jak to usłyszy, ale Krzyżacy mi się podobali. W gimnazjum mieliśmy Krzyżaków jako lekturę i pamiętam, że bardzo mi się podobali, no więc postanowiłem także na maturę przeczytać Krzyżaków. I tutaj tak się broniąc, bo powiedziałem Wam, że tej lalki nie przeczytałem, żeby nie było tak, że ja książek nie czytam, bo jestem osobą, która no, kilka lektur opuściła, ale jednak lubię czytać. Jeżeli chodzi o książki Sienkiewicza, to tak już abstrahując od tematu matury, to przeczytałem ich w miarę dużo i to nadobowiązkowo nawet, ponieważ no, Krzyżacy byli lekturą w gimnazjum, Potop był lekturą w liceum, ale na przykład Ogniem i Mieczem nikt mi nigdy nie kazał czytać, a będąc na studiach, akurat nie miałem wtedy czasu na czytanie, ale znalazłem audiobooka nagranego w, bodajże w latach 60. czy 70. dla osób niewidomych i pamiętam, że słuchałem tego audiobooka jeżdżąc na uczelnię i w ten sposób można powiedzieć, że przeczytałem Ogniem i Mieczem i bardzo się z tego cieszę, bo uważam, że jest to książka warta tego, żeby ją przeczytać. Pana Wołodyjowskiego nie przeczytałem, ale podobnie miałem z Quo Vadis, które nie było lekturą szkolną, przynajmniej dla mnie, bo wiem, że w niektórych szkołach było. Moja żona na przykład mówi, że Quo Vadis miała w szkole, ja nie miałem. I też będąc na studiach kilka lat temu, czytałem Quo Vadis. A no, ale wróćmy do mojego egzaminu. Egzamin ustny z języka polskiego wspominam w ten sposób, że nauczycielka powiedziała, żebym się w końcu odczepił od tego świętego obowiązku i zaczął rozmawiać o tragedii i apokalipsie. Również zdałem go przeciętnie. No ale skupmy się na tym najważniejszym dla mnie egzaminie, czyli biologii. No bo tak jak mówiłem, polski, angielski, no to trzeba zdawać. Zawsze musi być i polski, zawsze musi być język. Musi być też jakiś przedmiot podstawowy. U mnie to była geografia, zdałem to moim zdaniem w miarę dobrze, ale w ogóle nie przykładałem do tego wagi. Geografia była takim dodatkiem. Biologia była dla mnie najbardziej istotna. No i pytanie dlaczego? Tak jak Wam wspominałem, ja chodziłem do klasy humanistycznej z historią, wiedzą o kulturze i językiem polskim. W tym momencie jakbym miał wybierać ten profil, no na pewno bym wybrał inny, pewnie bym poszedł do Biolchemu albo do MatGeo. No ale wylądowałem w tym humanie ze względu na historię. Ja bardzo lubiłem historię w gimnazjum. Miałem tam rewelacyjnego nauczyciela, brałem udział w olimpiadach historycznych. Lubiłem się uczyć historii i mam taką skłonność do zapamiętywania dat, więc chciałem iść dalej w tym kierunku. No w liceum to się wszystko zmieniło, zainteresowałem się bardziej naukami o Ziemi, ciągnęła mnie geografia, ciągnęła mnie biologia. No a w 2007 roku, czyli 12 lat temu, kilka miesięcy przed moją 18, zacząłem trenować parkour. I wtedy nastawiłem moje życie bardzo na ten parkour. W zasadzie pamiętam też wakacje roku 2007, kiedy wychodziłem 6 dni z rzędu na treningi, po kilka godzin i dnia 7 miałem takie zakwasy, że nie mogłem wyjść i płakałem dlatego, że nie mogłem iść na trening. Tak mi się strasznie ten parkour podobał. Do teraz mam sentyment do tego sportu, bardzo go lubię. W tym momencie już nie trenuję, ale naprawdę lubię patrzeć i oglądać, jak inni robią te wszystkie niesamowite rzeczy na ulicy. W każdym razie wtedy jakoś łączyłem moje życie ze sportem. No i chciałem iść na AWF. No, żeby pójść na AWF, trzeba zdać biologię. No więc zacząłem się uczyć w trzeciej klasie liceum biologii rozszerzonej. Dużo miałem do nadrobienia. Rozwiązywałem oczywiście starsze arkusze maturalne. Kupiłem sobie oczywiście podręczniki do rozszerzonej biologii. Miałem vademecum. Zresztą nawet w którymś odcinku Wam pokazywałem to vademecum do biologii, które do teraz leży na mojej półce, bo mam do tej książki olbrzymi sentyment. Bardzo ją lubię. Nawet w tym momencie pewnie część wiedzy już mogła się zdeaktualizować, ale naprawdę lubię do tej książki sięgać. Mam pozytywne wspomnienia z nią. Tak jak mówię, przez pół roku uczyłem się na tą maturę. Uważam, że byłem dobrze przygotowany.
Jednak akurat trafił się rocznik, kiedy ta matura z biologii była trudna, podchwytliwa. Mało było takich pytań stricte dotyczących wiedzy, a dużo było takich otwartych, gdzie było trzeba przeprowadzić na przykład jakieś eksperymenty lub coś dowieść. Zresztą nawet osoby z biochemów, które wybierały się na medycynę, mówiły, że ta matura im poszła słabo. Ten 2008 rok to była matura rzeczywiście trudna i ja ją zdałem na 57%. Czy to dobrze, czy źle? No, dla mnie to było ok, aczkolwiek liczyłem na więcej. Jednak to hasło matura to bzdura w tym wypadku nabiera olbrzymiego znaczenia. Ponieważ ja oczywiście nie poszedłem na ten AWF, nagle mi się zmieniło, wybrałem zupełnie inną drogę, poszedłem na inżynierię środowiska, gdzie tak swoją drogą miałem 3 semestry matematyki i z tego też się zawsze śmieję, że na początku trzeciej klasy liceum budowałem płotek, tak jak to moja nauczycielka stwierdziła, z jedynek w dzienniku, natomiast rok później uczyłem się całkować, różniczkować i tak dalej, i tak dalej. No więc życie jest przewrotne. W każdym razie, dlaczego powiedziałem, że matura to bzdura? To był taki mój punkt honoru. Ja stwierdziłem, że te 57% to tak troszeczkę za mało i wypadałoby tą maturę poprawić. Przez cały rok mówiłem, że ja poprawię tą maturę, że pójdę na egzamin. Oczywiście się zapisałem. Mnóstwo ludzi się zapisywało na ten egzamin, ale niekoniecznie się na nim pojawiali. Ja postanowiłem pójść na egzamin rok później z biologii rozszerzonej. Tylko szczerze mówiąc, powiem wam, że się na niego w ogóle nie uczyłem. To znaczy, uczyłem się o tyle, że na studiach miałem przedmiot biologia, tylko że to nie była taka biologia, jak my się uczyliśmy w liceum. Tutaj było dość dużo historii Ziemi, dużo było takiej ekologii. To było takie przygotowanie do tego, z czym zderza się inżynieria środowiska. Oczywiście część materiału się pokrywała, ale dużo było takich rzeczy, które nie były mi na egzaminie maturalnym z biologii potrzebne. Więc można powiedzieć, że rok później poszedłem na egzamin, nie ucząc się nic. No i ciekaw jestem, czy byście zgadli, jaki był wynik tego egzaminu. Otóż ja poprawiłem moją maturę aż o 8%. Zdałem na 65% po roku, gdzie tak jak mówię, nie uczyłem się nic albo bardzo niewiele. Ten arkusz po prostu rok później był dużo, dużo prostszy. Jestem bardzo ciekawy, jakbym zdał ten sam arkusz, gdybym przystąpił do niego rok wcześniej. Podejrzewam, że byłaby to naprawdę duża różnica, bo uważam, że ja byłem dobrze przygotowany do tego egzaminu. Dużo takiej pamięciówki zrobiłem. Wiedziałem bardzo dużo, wiedziałem wiele rzeczy, jak się nazywa. No bo nawet jak się otworzy taką książkę do biologii rozszerzoną, to jest tam dużo, dużo takich nazw, które no, należy zapamiętać. Chyba miałem pytanie na maturze o przedchlinki na przykład. Kto pamięta, co to są przedchlinki? Taka zagadka dla was. W każdym razie dlatego często powtarzam hasło, że matura to bzdura, ponieważ idąc jednego roku na maturę, przygotowując się na tą maturę pół roku, zdajesz na 57%, idąc rok później, trafiając na zupełnie inny arkusz, zdajesz na 65%. Więc naprawdę porównywanie wyników z kilku lat, jeżeli na przykład wasz kolega zdał na ileś, a wy zdaliście w innym roku na ileś, to jest moim zdaniem nie do porównania. Tego nie należy porównywać ze sobą. No ale czy matura to rzeczywiście jest bzdura? Na pewno jest to jeden taki etap w życiu kończący edukację szkolną. Później już jest zupełnie inaczej, bo na studiach egzaminy i ogólnie nauka na studiach wygląda inaczej. Zresztą system oceniania jest także inny. Nie uważam, że matura jest bzdurą. Owszem, system nauczania w szkołach mógłby wyglądać trochę inaczej, mógłby być troszeczkę bardziej przyjazny dla uczniów. Jednak sam egzamin na pewno jest ważny. No, na pewno pozwoli się wam, jeżeli jeszcze nie pisaliście matury, być może piszecie za kilka dni, być może pozwoli wam się dostać na wymarzone studia. A na studiach zupełnie zapomnicie o maturze, będziecie myśleć o sesji, o nakładających się egzaminach, o tym, że jest wiele egzaminów ustnych, dużo trudniejszych niż egzamin z języka polskiego, czy z języka angielskiego, czy innego obcego. No studia to jest zupełnie inny świat, ale o tym może opowiem innym razem. W sumie możecie dać znać, czy chcecie
taki podcast dotyczący moich wspomnień ze studiów, to możemy za jakiś czas sobie coś takiego nagrać i też Wam opowiem, bo też mam kilka ciekawych historii ze studiów, szczególnie, że matura to jest kilka dni, a studia no to jest kilka lat. Tutaj mógłbym naprawdę wiele, wiele opowieści opowiadać. A z takich jeszcze zabawnych historii dotyczących matury, to nie zapomnę tego i wydaje mi się, że to mi się tak wyryło w pamięć, że idąc na egzamin z języka polskiego, pierwszy egzamin, rozleciał mi się but. Rozleciał mi się obcas. Ja się wtedy źle czułem z tym, no bo to oczywiście człowiek się przygotowuje do tego egzaminu tak długo i taki drobiazg jak rozlatujący się but, gdzie nawet nie pamiętam w tym momencie, jaka była przyczyna tego, że on się zniszczył. Nie pamiętam, dlaczego to się stało. No w każdym razie samo to, że człowiek zdaje ten egzamin, jest spięty i jeszcze taka drobnostka, ale no niszczy mu jakieś takie wyobrażenie o tym całym dniu, które wtedy uważa się za jeden z najważniejszych dni życia. Chciałbym zobaczyć minę mojego nauczyciela, który wtedy pilnował wszystkich zdających, jak potem sprawdza tą salę i znajduje ten obcas z buta, który odpadł pod ławką. Nawet nie wiem, czy on nie widział tego już w czasie egzaminu i się nie śmiał z tego. Taka historia, która no zostaje w pamięci. Więc co Wam mogę powiedzieć, drodzy maturzyści, albo widzowie, którzy będziecie zdawać maturę za rok, dwa, trzy? No, na pewno to jest jakieś ważne wydarzenie w Waszym życiu i życzę Wam powodzenia. Przygotowujcie się do tego egzaminu, ale na pewno nie traktujcie go jako taki wyznacznik, że jeżeli coś pójdzie nie tak, to macie życie zmarnowane. Osobiście uważam, że jeden egzamin, nawet nieudany, no nie może przekreślić Waszych jakichś starań, czy chęci, czy marzeń, bo do marzeń zawsze warto dążyć. I jako najlepszy przykład weźcie sobie tą moją biologię. 57% w jednym roku, 65% w kolejnym bez uczenia się. Serdecznie Wam życzę powodzenia, połamania długopisów, jak to się mówi, chociaż jakby Wam się złamał ten długopis, aby mielibyście tylko jeden, to byłoby niewesoło, więc weźcie na wszelki wypadek jeszcze jeden. No i na koniec dajcie mi znać, czy tego typu forma podcastu Wam się podoba, czy chcielibyście usłyszeć więcej opowieści z mojego życia, tak jak mówiłem o studiach, może jeszcze o innych rzeczach, no bo mam kilka takich ciekawych historii, które wydaje mi się, że mogłyby niektórych zainteresować. Piszcie komentarze, trzymajcie się i życzę Wam udanej drugiej połowy długiego weekendu. Cześć!